je nie zawsze. Prowadzi wtedy, kiedy jest nierozpoznany i nieleczony. Jeżeli jest wcześniej rozpoznany i zostanie zastosowane leczenie, nigdy nie wystąpi AIDS. Absolutnie jest to nieprawda i takie normalne kontakty w życiu codziennym nie prowadzą do zakażenia HIV. To jest dosyć powszechne stanowisko i taka świadomość, natomiast absolutnie nie. Tak naprawdę każdy może być zakażony HIV, jeżeli podejmie jakieś ryzykowne kontakty seksualne lub weźmie narkotyk drogą dożylną. Także tutaj nie ma możliwości, żeby to dotyczyło tylko tych grup. No nie, nie chroni absolutnie. Jak przed ciążą, tak i przed zakażeniem HIV nie chroni. Absolutnie nie. Żadne owady nie przynoszą zakażenia HIV. Osoba skutecznie leczona antyretrowirusowo nie stanowi realnego zagrożenia dla partnerów seksualnych. Kobieta, która jest zakażona HIV i nie jest leczona, w 30% ma szansę, że urodzi zakażone dziecko. Natomiast kobieta, która jest zdiagnozowana i jest skutecznie leczona antyretrowirusowo, ryzyko urodzenia zakażenia dziecka jest mniejsze niż 0,5%. Można, to też jest mit i nieprawda. No, każdy kontakt seksualny niezabezpieczony może prowadzić do zakażenia nie tylko HIV, ale innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.